W pierwszej połowie zagraliście koncertowo chyba, można powiedzieć nawet, że to było najlepsze 45 minut ruchu w tym sezonie? No na pewno jakby tak złączyć tą pierwszą połowę w tym dzisiejszym meczu i drugą z niecieszą, to wyszedłby bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu i rzeczywiście nie pozwoliliśmy za wiele zarówno w defensywie, a byliśmy bardzo groźni pod bramką przeciwnika i też bardzo skuteczni, także... Ale po przerwie role się trochę odwróciły. No dokładnie, ta pierwsza bramka, która padła trochę z naszej winy, bo czasami jak się nie da wyprowadzić kontrataku, to po prostu trzeba spróbować się utrzymać przy piłce i zabrakło takiej dojrzałości przy tej akcji. Zostaliśmy skontrowani, gdzie przy wyniku 3-0 to raczej my powinniśmy kontrować, a nie odwrotnie. Lechia złapała kontakt, później drugi gol i zrobiło się bardzo nerwowo. Ale wytrzymaliśmy do końca i takich stuprocentowych sytuacji nie było, a co do tego ciszenia, wiadomo, jestem wychowankiem i znowu mój pierwszy gol w sezonie padł przeciwko Lechii. Z jednej strony się cieszę, a z drugiej smutno, bo wolałbym innym przeciwnikom strzelać bramki, a co najwyżej dla Lechii, a nie przeciwko Lechii.